Oto ziemniak, bohater tego odcinka Ewangelii na patelni. Tęsknimy za smakiem różnych warzyw, szczególnie tych zielonych warzyw, kiedy przychodzi zima, za smakiem sałaty, rzodkiewki, dobrego pomidora. Dzisiaj wielu ludzi w ramach różnych diet mówi, że ziemniaków nie warto jeść. Gdzieś tam w naszej głowie one są często pogardzane, ponieważ są takie proste, zwykłe. Do tego bywają brudne, bo rosną przecież w ziemi, więc... Także chwała Bogu, że się ta udały bulwy. A u was jak tam? Też bajka były? Bajka. Nawet ukopaliśmy dosyć. Dlaczego mówię w taki sposób o ziemniaku? Dlatego, że w naszym życiu duchowym są takie rzeczywistości, które wydają nam się tak zwykłe, zwyczajne, że o nich zupełnie zapominamy. Wielu z nas mówi, że no ja nie mam czasu, żeby się pomodlić. Jak wstanę i akurat wstanę na tyle wcześnie, że nie muszę bardzo biec do szkoły czy do pracy, to jeszcze gdzieś tam w drodze się przeżegnam i odmówię zdrowaśkę. Wieczorem najczęściej zasypiam przy tablecie czy komputerze i traktujemy tę modlitwę, ten codzienny pacierz trochę po macoszemu, mówiąc sobie, przecież wystarczy niedzielna msza święta, przecież wystarczą święta, przecież raz na jakiś czas się spowiadam, przecież raz na jakiś czas pojadę na Jasną Górę, czy do Lichenia, czy w inne święte miejsce i tam odnowię moją więź z Bogiem, ale ta codzienność bez przesady, jakoś dam radę, jakoś mnie chyba nic nie opęta, jeśli jeden, drugi czy trzeci dzień zrezygnuję z codziennej modlitwy. Więc mimo, że ten ziemniak się wydaje taki nieatrakcyjny w kuchni, taki zwyczajny, taki pogardzany, to okazuje się, że możemy go przygotować na wiele różnych sposobów. Kiedyś się bardzo zdziwiłem, kiedy we Włoszech trafiłem na pizzę z ziemniakami pokrojonymi w plastry na wierzchu. Była naprawdę całkiem dobra. A w tym odcinku Ewangelii na patelni pokażemy wam potrawę nie bardzo popularną w Polsce i może wam nieznaną, która pokazuje, że to proste, zwyczajne, pogardzane warzywo może odmienić naszą kuchnię i dać nam poznać zupełnie inny, nowy smak.